Sytuacja to czasem przerośnie życie. Premier Donald i były premier Jarosław będą przez jakiś czas sąsiadami. Tusk zamieszka na ulicy Parkowej w rządowej willi numer 1, a Kaczyński z mamą będzie jeszcze jakiś czas pomieszkiwał w willi numer 3. No na szczęście to nie bliźniak te wille, ale jeden rzut oka na plan sytuacyjny osiedla rządowego, dostępny w dobrych komórkach KGB, i od razu widać, że obaj będą się natykać na siebie na wspólnym podwórku. Ho, 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 ale się będzie działo. Ja nie wiem, czy nie trzeba będzie ich płotem przegrodzić i prąd puścić, nie? Będzie to płot wysokiego napięcia politycznego. No na początku Tusk przybije u siebie na furtce tabliczkę: uwaga, zły sąsiad! No to Kaczyński w nocy ją zdejmie i przybije na furtce Tuska tabliczkę: uwaga, cudotwórca! Nie? No to Tuski na podwórku zrobią grilla z kaczki. No to Kaczyński w rewarzy będzie udawał Donalda z zakrzaków, nie? No to Tusk pogoni Kaczyńskiemu kota. To Kaczyński w rewanżu pod oknami Tuska będzie paradował w mundurze Wehrmachtu. Tam do rady, tam do papie henbite. No, wolność donku w swoim domku, wolność kaczorku w swoim kantorku. Nie, no, słuchajcie, nie, nie. Nastąpią też w końcu momenty zgody. Jak Tuskowa rodzić będzie, to mama Kaczyńskiego pomoże. Tusk później pojawi się na podwórku, zobaczy, że mama Kaczyńskiego wygląda przez okno i Tusk zapyta: proszę pani, a Jarek wyjdzie? Za karę nie wyjdzie. A co zrobił? Przegrał wybory. No i patrzcie, czy Jarosław Kaczyński w swoich najśmielszych koszmarach przypuszczał, że będzie kolegą Tuska z podwórka? No życie jest figlarne, tak jak niektórzy jego uczestnicy.